Siemka wszystkim. Dolny Śląsk. Okolice Ścinawki. Prawdopodobnie średniej. Jakiś tartak tu był czy coś kiedyś. Idziemy. Widziele śniegu. 3 grudzień 2023 rok. Ładna ta cegła. Fu. Ruina totalna. Zawalane wszystko. Wyrabowane totalnie. Będziemy zobaczyć jeszcze z zewnątrz, jak to tu wygląda. Potężny plac, gdzie też były różne jeszcze rzeczy, drzewo składowano. To jakby takie kurde zbiorniki, jakby coś się sypa. Proszę? O kurczę. Nie jesteś pewny, czy wytartak? Nie wiem, co jest robili. Aha. To czyli nie mamy info, że to był tartak. A, ale kurczę. Tak to tu niezaciekawie wygląda u góry. Idziemy dalej. Ciężko mi chodzić po takich tych. Przeprawa po gruzie. A tutaj jest jakieś coś. Jakieś coś. Coś tu sypało się z tego kiedyś. No kurczę. Ale ruińsko. O kurczę. Tak jest drewniany chyba, żywo. Jakie wysokie to jest, nie? Tu jakiś zbiornik był na to. Ale strasznie tu zrujnowane. Tam musiał błazić na górę jakieś otwory. Tu też jakieś przelotowe te otwory. No działało, działało to kiedyś. Którędy my wyjdziemy? Czy jeszcze metalowe, to co umieli wyciąć, to wycięli, a co to zostawili. Za bardzo. Nie ma wam co to tu wam co pokazać, bo jedna wielka ruina. Pomieszczenia jakieś. Wejdziemy do tych pomieszczeń. To jest zawsze ciekawe na tych obiektach, nie? Wyrąbane wszystko totalnie. Kable oskurowane z miedzi.
totalnie zrujnowane. Kurczę, jak stare zamczysko jakieś. Jak stare zamczysko. A tam co? Kurczę, strach łazi po takich, wam powiem. Ruina jeszcze w takiej pogodzie. Tak jakby jakieś kanały czy coś. Patrzcie. Tu nie wrąba gdzieś. Nie wchodzę tam, bo... Dobra. Robię pauzę. Bo szkoda czasu. Może coś innego jeszcze pokażemy, gdzieś coś. Dobra. Jestem z powrotem, ale powiem wam, bo jestem z Łukaszem, chodząc po tym obiekcie, to chyba nie był tu jednak tartak. Te wszystkie rzeczy, co tam są w środku, wskazywałoby, coś było wypalane, jakby koksownia czy coś. Także może... To nie był tartak. Muszę uważać. Pełna jakiś dziur. Kiedyś tu się schodziło. Na dół. Śmieci wszędzie. Jak zawsze. Wyjdziemy, gdzie my wyjdziemy? Tam jest pełno gruzowiska, nie ma co ci bez... Bo sobie nogi połamiemy. No, trzeba by to obejść. Dobra, na razie się wyłączę, bo obęd tu jest. Chodzimy, dedykujemy z Łukaszu, może tu cegielnia nawet była. Może. Ale kurczę jazda. Tu coś stało na tym. Takie podesty to na jakieś coś. To jakieś sygnałowanie czy coś. Ale tu jest pięknie. Fuh, kurczę. Normalnie apokalipsa. Czasy Mad Maxa. Normalnie Mad Max. Ale żadnego elementu takiego, żeby zostawione. Wszystko wyrżnięte totalnie, nie? Tam gdzie nie sięgnęli, to tak jest, tam gdzie nie sięgnęli, tak mówię. Nie tylko na Dolnym Śląsku, ale wszędzie jak coś zostanie, to łupią od razu. Patrzcie, to tylko wam jeszcze pokażę. Krzaki. O, tu coś ciekawego. Zasypane jakoś. Tam kumin się ostał. I to by było na tyle, Łukasz. To by było na tyle tego obiektu. Nie ma co pokazywać w sumie. Kończymy. A, tam kopalnia nowa? No. Aha. Czyli będzie upadowa w dół tam. I węgiel by wydobywać? Tak. No patrzcie. Jeszcze kopalnie otwierają. Dobra. Kończymy temat. Zawijamy się z Łukaszem. Trzymajcie się zdrowo. Lecimy dalej do następnego. Siemka.